To jest po prostu najszybciej nauczono się fejki z Odwiku, no ja sobie nie wyobrażałem, że tak można. Siema. Siema, cześć. Jak się nazywasz? Bartek. Co masz? Rower, street pialowy. No i będziemy jeździć dzisiaj. Na co dzień jeżdżę na zwykłym krosie w heksagonie. O street trail dowiedziałem się tydzień temu. Na początek pomyślałam, że to nie jest sport dla mnie, ale jak wsiadłam na rower, to ogólnie zmieniła się moja myśl. Z Bartkiem poznałem się, kiedy to było, 2 tygodnie temu? Tydzień temu, właśnie tutaj na skateparku, jak było otwarcie tego parku. I w ekipie, która przyjechała tutaj na rowerach, zobaczyłem, jak Bartek rusza się na swoim rowerze. To mówię, kurde, ale ten gość by pasował na street trailówce. Wskoczył na rower, przejechał się, uśmiech na twarzy miał taki, a jest. Może się uda rodziców nakręcić na to, żeby rower kupić i będziemy mieli nowego ziomka w ekipie. W jakim wieku jesteś w ogóle? 11 lat. Kurde, jak szarpiesz za kierownicę do manuala. Bartek sobie ćwiczy proste sztuczki, a ja też sobie poćwiczę foot jump tail whipy, bo na kanionie od kiedy jeżdżę, czyli od nie wiem 5, 6, 7 może jazd, to kompletnie nie czuję tej sztuczki. Wyrzucasz ten rower i balans nie chce. No. Dobrze, Bartek wypycha ten rower, bo arcade nie jest wcale taki lekki. Mając 11 lat, nie mając siły, robi to tak pewnie, że szok. Yo. Ale to jest niesamowite, że jedna drobna podpowiedź i po prostu łapie w ten sposób. To jest, ojej, aż miło, miło popatrzeć. No bo prędkości nie masz. Spróbuj sobie podjechać trochę wyżej. Wyskocz tak jakbyś na dwóch kołach z danych łopatek delikatnie chciał wyskoczyć. Spadnie na dwa koła i daj mu jechać do tyłu. Tak jest. I kręć tą kierą lewo, prawo, bo to jest, zobacz, to jest to samo, jak jedziesz normalnie na rowerze do przodu. Jak jedziesz do przodu, no to musisz kręcić, żeby balansować, nie? Jak jedziesz do przodu. I to samo jest do tyłu. To już bez wchodzenia w szczegóły zatrybisz, że jak jedziesz w tył, przewracasz się w tą stronę, to musisz się tak skręcić, żeby ten rower ci wyprostował. Jak lecisz w tą stronę, to po prostu wprowadzasz w tą stronę. Pierwszy ruch był luks. Takie. Bo ty tak szybko łapiesz, że od razu ci pokażę, co jest grane. Jakbyś chciał odwikę zrobić, czyli żeby skończyć tą sztuczkę, to jak już jedziesz i skręcisz, to daj mu mocno, niech on się odbije. Chciałbym mieć 11 lat i łapać w 15 minut tyle rzeczy. Zawołasz jeszcze. No, to jest niemożliwe po prostu. Niemożliwe. Tak! Ja czegoś takiego nie widziałem, pionę. Albo masz turbo talent, albo nie wiem, o co tu chodzi, albo jesteś geniuszem, albo masz turbo talent i jesteś geniuszem. To może te oba. 11 lat ogarnięte po prostu. Jak masz na imię? Stachu, nie wiem, jak tam. Stachu dzisiaj pośmiga na Avengerze moim. Ogólnie Stachu ma kaniona. Mogę się przejechać? Jasne, tak. Ale boj. Thank you.
Fajny jest ten etap, jak się zaczyna ćwiczyć cokolwiek, bo takie proste rzeczy, jak komuś z łatwością przychodzą, to w zasadzie na każdym treningu jest banan od ucha do ucha, bo coś wychodzi. Pan Łala by się garnął, który jest całkiem dobry w tym chodzi. To państwo można zrobić to wszystko, połączyć. Z manuala dojechać tu. A potem jeszcze bar. No dokładnie, ale to wiesz, to na tym polega, że ogarniasz jedną sztuczkę, no to jest średnio. Ogarniasz dwie sztuczki, już możesz się połączyć. Jak już masz trzy sztuczki i masz fajną przeszkodę, już się zaczyna taka kombinacja, taka ilość manewrów, że naprawdę można spędzić no nie godzinę, nie dwie, nie dzień, nie tydzień, tylko nawet więcej i się świetnie bawić. Jedziesz, próbujesz manuala zrobić, tutaj gdzieś manual, tam dojeżdżasz robisz to, co ćwiczyliśmy wcześniej. Było! Dobrze! Tak jest! O to chodzi! Jaki zadowolony! Rzut mocny! Tu nadgarstkiem nie męczą, okej. No tak. Nie ma amortyzatorów, wszystko sztywne. Każde uderzenie od razu czuć na kościół. Tutaj jest ta gumeczka, żeby było widać, jakie dobicie, co? Która? Ta. Nie, bardzo fajne uczucie, jak się... Zrobiłem wywiad? Nie. Jesteś mistrzem wywiadu po prostu. Nie, jedna rzecz jest ważna, jak zjeżdżasz, jak pojedziesz sobie w ten sposób, to tutaj ten pocisk sprawi, że leżysz. Więc zawsze jak zjeżdżasz, to kierę musisz skręcić sobie w kierunku takim, żeby prostopadne było do... Tak jest. Ma talent. Ewidentnie. Tak. Fajnie. To pokażę ci na przyszłość, co sobie możesz katować. Jak masz taki kłoter i już ogarniasz fejki, to fejki możesz zrobić na zasadzie takiej, że koło przednie wkładasz za kołki, czyli... Robimy to. Pierwsza wersja, a później druga. Bartek w godzinę czasu zrobił więcej niż ja przez, nie wiem, pół roku. Święcieli sowa. No tak. Trochę za daleko. Ważne jest to, że jak sobie skakujesz, tak spadniesz na dwa koła równo, to twoje ciało też równo sobie zrobi przysiad i wtedy wyskoczysz. A jak spadasz nierówno, najpierw pyłem, i twoje ciało zaczyna opadać, później przodem, to się robi tak i nie wiesz, co się dzieje, nie? Dwoma kołami skakuj, dwoma odskakuj. Dobra. Tak wyglądał nasz dzień na rowerze tutaj na skateparku i do następnego odcinku. Cześć!